Ej, ściołem, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Farmers Live. Moi drodzy, mamy lipiec, czyli mamy już... Co mamy? Mamy lipiec, czyli mamy wakacje, a na wakacje są żniwa, ale wkurzają mnie te pszczoły. Wyspałem się, moi drodzy, trochę późno, bo dość dużo sobie pospałem, ale nieważne. No i co? Czas żniw, ale oczywiście zaczniemy od czego? Od codziennych obrządków. Ale powiem wam, że jeżeli tak te pszczoły będą uważane tylko w okresie tym letnim, co? I maj, czerwiec. Zobaczymy, jak długo one będą nam tu przynosiły dochód. Bo jak na razie to mi się zaczyna podobać. Nawet bym powiedział, bardzo mocno mi się zaczyna to podobać. Że one mi tak co miesiąc. Ale ja tu miałem jeszcze... Tu miałem jeszcze ten... Czekajcie, czy ja mam kosę? Czy ja tu będę mógł tu ściąć te drzewko? Nie będę, dobra. Dobra, olać system. Olać system, moi drodzy, idziemy dalej. Kosę schowaj. Idziemy oczywiście dalej obrządki. Nikt się mnie tu nie sfajdolił oprócz krowy. Ono tu. Ty stój tu. Ja biorę wiadro. Muszę cię wydoić, oczywiście. Poranne obrządki obowiązkowo. Trochę późno dzisiaj. Wyjątkowo późno, ale zaraz wam powiem dlaczego. Dobra, idź wolno. Idź wolno, krowo. Ile mamy jajek? Raz. Zaraz wam wszystko powiem, zaraz wam wszystko... Ej, chyba mi się kury mnożą już. Tam były trzy, tu były cztery. Tu były cztery, tu były pięć. Chyba mi się jakaś jedna kura się mnie jakaś wymnożyła. Ale dobra. Niech się mnoży, jak chce, niech się mnoży, nieważne. Tu trzeba klocki pozbierać i zaraz wam powiem, o co chodzi. O, tu jakieś zdechłe kwiatki mamy, które mi tu nie pasują. To są drzwi otwarte, proszę bardzo. Macie z jednej strony otwarte, z drugiej strony otwarte. Iść to. Iść to w świat. Już wam mówię, o co chodzę, o co chodzi mi. A można te padyle? One same będą rosły, po prostu będą rosły. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Jeszcze nic nie zrobiłem. A co zamierzam zrobić? Oprócz tego, żeby przestać się kręcić jak wrót po kalesonach? No właśnie. No właśnie. Już wam mówię, co zamierzam zrobić. Zamierzam zrobić... Mam taki haniebny plan. Haniebny plan. Jeszcze jeden dzień. Jeszcze jeden dzień na mleko, czyli tak, wiadro można. Właśnie, beczka została, a tu po beczkę kiedyś tam wrócimy. Moi drodzy, postanowiłem sobie zrobić takie coś. Takie coś, które się nazywa, moi drodzy, siano. O, siano już jest gotowe, o. Ale już więcej tego siana nie będę tutaj dokładał. W nocy zebrałem to, co miałem zebrać. Dołożyłem do kopców i już więcej nie będę tego robił. Uważam, że mi w zupełności to wystarczy. Dobra, ale ja nie miałem się sianem zajmować. Tutaj mamy też kubki. Kubki z sianem, moi drodzy. Tutaj towaru nie za wiele, ale zawsze coś. Zawsze coś. Dlaczego tak postanowiłem? No kurde, no zobaczcie, ja już mam tutaj tego siana, 453 sztuki. No tak... Dobrze, niedobrze. Nie wiem. W każdym razie tutaj skrzynkę mam całą pełną, co mi się to bardzo nie podoba, więc będę musiał zakupić chyba sznurki i zrobić z tego kostki i upchać tam w stodole. Ale dzisiaj my się zajmujemy czymś innym, a mianowicie zajmujemy się, moi drodzy, tym naszym, o tu na przykład marchewkami, na przykład, o, za 7 godzin. Za 7 godzin. No ja, naprawdę? 7 godzin? Kurde.
Ukryty motocykl to nie pożegnanie, to nie wyjście z mroków, to nie nowoczesna farma, remontuj lampę, to też nie. 7 godzin, o kurczę. Dobra, to jak mamy 7 godzin, trzeba wyrobić byłoby deski chyba, nie? Trzeba byłoby wyrobić deski, czyli potrzebujemy na to, albo nie, mam jeszcze pomysł, wezmę motykę, posieję te drzewo. W końcu, tak jest. Dawaj te drzewo. A w sumie jagody też mogę posiać, a co to? To nie? Można? Można. Tylko teraz pytanie, co ja, gdzie ja to będę chciał? Będę chciał te jagody? Czy nie? Tu będę chciał drzewo. Tak się zastanawiam. Nie, no drzewa będę chciał gdzieś tu, w tych... Tu, gdzieś tu. Może od tej strony bym zaczął. Później tu mi urosną, a tam będą małe. Czyli gdzieś tutaj bym zaczął te drzewko robić. Jedno, przynajmniej. O. O. I niech se tu już rośnie. Dlaczego by nie? Nie? Tu byłby jeden rządek, a tutaj myślę, że mógłbym posadzić gdzieś drugi rządek. Teraz pytanie, co z jagodami? Czy jagody robimy wzdłuż płotu? Czy niekoniecznie? Czy zrobić tutaj? Nie, bo tu koło kibla to tak... Czy tutaj zrobić? To najgorzej, że mi te chwasty będą rosły, a ja ich nie chcę. Da się jeść... Najgorzej, że ich się nie da wyplewić. Może się da, a ja nie umiem. No nie da się, no tu będą mi te chwasty rosły, czyli tutaj to na pewno nie może być. Wzdłuż płotu raczej mi tutaj nic nie będzie rosło. To na dobrą sprawę, chociaż wzdłuż płotu to ja bym chciał maliny posadzić. Chciałbym maliny posadzić. Wzdłuż płotu. A jagody? A jagody może tu? Dobra, tak zrobimy tutaj. Wokół tego. Tego raczej już, ale nie, tu, tam nie. Tam musi być dojście w razie czego. Dobra, zrobimy sobie, moi drodzy, tutaj. O! O, tu se zrobimy. To jest. Czemu nie mogę tego zrobić? Bo się zepsuło. Ale i jaja. Tu nie mogę. Tu jest zaorane. Tu mogę. Kurde, tej funy idą jakieś. Ja nie mogę. Dobra, mniejsza... Ujcie, panie. Jak ja mam tu żniwa teraz przeprowadzać? Dobra, zrobimy tak, moi drodzy. Jagody będą tutaj. Tutaj będą jagody. O, stąd się będą zaczynały jagody. O, tak. Tutaj zrobimy rządek z jagodami. No i dobra. Pięknie, ładnie i cudownie. Mamy 10.18. Co mi pozostaje, to jedynie trochę tutaj jeszcze popracować. Ale ja miałem żniwa robić, a... Ale chyba nic z tego nie wyjdzie, co? Chyba nic z tych moich żniw dzisiaj nie wyjdzie. Bo jak to taka pogoda ma być, to biednie. To poprodukujemy trochę. Bo
bo co ja mogę tu więcej zrobić? No taka pogoda, siano mi zmoknie, kurde. Dobra, słaba pogoda jest, to ja mam pomysł. Wyłącz. Słaba pogoda jest, to my sobie skoczymy w takim razie na targ w Lesiu. 5 jajek mogę wziąć, czy 10? Dobra, olać, system, nie będę brał żadnych jajek. Pojedziemy szybko do Zalesia. Heniek, mam kosę. Zobaczmy, ile ona ma tych jajków. Ona 5 jajków tylko. Dobra. Panie szanowny, potrzebuję sznurka. Nie wiem, ile tego sznurka, ale... W sumie to tani ten sznurek jest to. Dawaj. No i pasuje mnie to. I to mnie pasuje, moi drodzy. No pa. Patrzcie, co za ten. Co za ciule, nie? Jak ja przyszedłem, kurde, tutaj się... Za ten, to mi deszcz ucieka. Może i nie. Ale i tak chyba nie mamy jeszcze czasu. To? Czy już mamy czas? 5 godzin. W sumie to nie mamy czasu na żniwa. To dzisiaj, moi drodzy, zrobimy inszość. Dawaj to. Tak. O. Zrobimy inszość. A mianowicie coś takiego. Proszę bardzo. Teraz tak. Sznurek do łapy. I jedziemy. Tak? Nie. A jak to robić? Czyli teraz tak. Z każdego snopka jest po 10, tak? Nie. Po 15. Ile tu jest? 35. Okej. Coś mnie tu nie halo, ale dobra. Ile mogę tego jeszcze dopchać? 65. Okej, a jak ja bym wziął tak? 30. Wrzucimy 30 i zrobimy jedno. Zrobimy dwa. Ale ten był pierwszy. Ja bym chciał zobaczyć, ten był pierwszy. Oj. Chyba no też dwa z tego. Tego jak wezmę, tu jest 20. Mapku. Tu jest. A ja mogę podopychać. Ej, ale no to tego to nie wiedziałem, że to tak działa, ale dobra, mamy tu 10, to patrzcie. My tak to zrobimy. 23 może być, tak? Unieś. 23 może być w tym. Dobrze, to mnie pasuje. Hop. Takie cuda, takich jeszcze nie grali. O. Takich to jeszcze nie grali. Chociaż mógłbym po 20 w sumie to robić, to by było jeszcze lepiej. No ale dobra. Dobra, nie ma co. Niech będzie po 23. Pchamy ile możemy, żeby mieć jak najwięcej. Tego nie grali, ale będzie grane.
i dobra, dawaj to. Hop. Hop, hop, hop. Dawać mnie tu więcej. Dawać mnie tu więcej. O. O. Takie cuda dzisiaj. Dzisiaj takie cuda, moi drodzy. Ręczne snopki. Da się, wszystko się da. Tylko trzeba chcieć, nie? Które tu się 60%, 100% tu 60%. Raz, dwa. Raz, dwa. O. A? A? Można? Można. A, to te pierwsze były gotowe, dobra. Proszę bardzo, ciach. Jeden, proszę bardzo, ciach. Podopychamy, no bo co? Szkoda miejsca, a już jak sznurek wykorzystany, to nie ma bata, nie? No trochę to monotonne i pracochłonne, no ale no niestety, no rolnictwo takie jest, no. Ja nic na to nie poradzę, no przykro mi bardzo. Takie życie. Życie jak w Madrycie. No i teraz trzeba byłoby, moi drodzy, to wszystko gdzieś to poupychać. I teraz pytanie, gdzie? Czy tu? Czy tu? Załóżmy, żebyśmy chcieli to. Ile mi takich snopeczków wlezie? 4? Czy nie? Nie, 4 mi nie wlezie. A może? Jakbym tego jednego odwrotnie przekręcił. O tak, na przykład. O! Może by mi wlazły 4, co? Kurek, czego ty mi tam warczysz? O! Ej, jak ja bym tu... O kurde, ale widzę, coś czuję, że tu będę miał roboty. Jak wysoko będę mógł podnieść? Nie wiem. Ale dobra, upchamy to. Ułożymy tu maksymalnie, jak się da. Może to widłami można ciągać. Nie, widłami się nie da. Szkoda. Myślałem, że się da. No ale jak się nie da, to się nie da, nie? Właśnie, to trzeba byłoby popchać do końca. O! 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 Końca mówiłem. O! 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 O co, nie wleziesz? Wleziesz. O! Jak ja sobie tu taką stertę ułożę. To co, będzie źle? Szczerze nie. O! A może tak? Zobaczymy, ile tak wejdzie tych snopków. Tak by wlazło więcej, co? Hop. Hop, tu mamy 3. No jeszcze 3 wejdą spokojnie. Ale kurde, to ja już wiem, co ja będę robił na zimę chyba. Będę sobie snopki układał. Puzzle będę składał. Ale jaja, co? Dobre, dobre, dobre. O, i tu jeszcze jeden wejdzie, wlezie. No, tu 6 tych wejdzie. 6 sztuk. Na luzaku.
Tam weszło tylko raz, dwa, trzy. Kurde, w sumie też 6 sztuk. Prawie, nie? No dobra, a teraz pytanie za 100 milionów punktów. Może żeby to mi to nie furwało. Zróbmy sobie tak. O! Chcę zobaczyć, jak wysoko będę mógł to zrobić, nie? W sumie tu jest, kurde, tak na dobrą sprawę, jakbym... Może... Ty, a może i się da to zrobić? Zaraz mam pomysła. Mam pomysła i zaraz to... spróbujemy ogarnąć. Gdzie jest moja drabina? Weź drabinę. Weź drabinę. Można w stodole postawić drabinę. W teorii można. Teraz pytanie kolejne, za 100 milionów punktów. Mianowicie, czy można wejść z tym czymś na górę? Nie można. Uuu, to lipa. To lipa, bo myślałem, że jak to można, to zobaczcie, ile tutaj mamy miejsca. Ile my tu mamy miejsca. Można było tyle towaru upchać, że toż to szok. Toż to szok. No zobaczcie, całą górę. No to ja dalej... Nie. Zejdź. Nie da rady zejść. Jak nie da rady zejść? Co ty mnie tu... Czego kłamiesz w dodatku? Trzeba cię postawić inaczej. O, już mi mówi, że nie da rady zejść. Chociaż jest opcja. No i nie ma opcji. Dobra, na to wychodzi, że jednak chyba się tu nie da. A szkoda, a już chciałem tak ładnie, żeby to miało ręce i nogi, no ale... Jak sami widzicie, się nie da. Bo już miałem plan taki, że po prostu ja sobie siano wezmę i sobie tam na górze będę składał. O. To by była dopiero opcja. Prawda? Dobra, zobaczmy jak na wysokość. Bo mnie interesuje, jak wysoko będę mógł składać. O, ale tu muszę ułożyć jeszcze jeden rządek w takim oto wypadku. Albo nie. O, albo i nie. Co ci się pić chce? Już? Naprawdę? Dobra. A i tu jest pies pogrzebany, proszę bardzo. Jak będę to wyciągał? O, jeszcze wyżej da się. Jak będę wyciągał, to mi się będą rozwalać, co? No właśnie, bo to się będzie kręcało zawsze tak. Czyli już wiem, co trzeba zrobić. Trzeba układać tylko i wyłącznie tak. Jak będę brał, to mi się nie będzie rozwalało. No dobra. A czy tu by mi weszło 4? Nie. No. I wszystko jasne. Czyli tylko i wyłącznie tak musi być układane. No dobra, czy damy tu radę wejść wyżej? Nie. Wyżej nie, czyli mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, maksymalnie na 5 kostek do góry można ułożyć. No właśnie. Maksymalnie na 5 kostek do góry. Ale dobra, ale już mniej więcej wiemy, o co chodzi, nie? Wiemy, o co chodzi. Nie jest źle. Jeszcze tego siana trochę będzie. Jeszcze tego siana trochę będzie, bo jeszcze nam się to zrobi na spokojnie. Więc z każdego takiego stogu jest 76. Które to jest to? Z każdego takiego stogu jest 76, moi drodzy, sztuk siana. Więc jest dobrze, nie jest źle. Nie trzeba psuć. O, sznurek się skończył. Tak szybko? Ale to nic, mamy drugi.
Dobrze, że go kupiłem. Dobrze, że go kupiłem. Nie jest źle. Oczywiście podopychamy to, żeby to miało ręce i nogi. Na maksa, żeby wykorzystać cały materiał. A nie tylko kawałek. O. Ale się udało. Patrzcie, co do sztuki. Co do sztuki. No dobra. Dobra, czyli tak. Tu już będziemy mieli w takim razie skrzynkę pustą. Nieźle. A czemu ja mam tu groch jeden jeszcze? Jak to się stanęło się? Dobra, sznurek wyrzućmy, bo sznurek nam nie będzie potrzebny. W takim oto wypadku. Pójdźmy się oczywiście... Który jest? 15.22. No nie ma tragedii. Nie ma tragedii, ale wolałbym, żeby już było ciut później. O, tu się ten złożył. Stojak nawet. Właśnie, a może ja te stojaki posprzedaję? A może i nie. Dobra, jak my tu mamy z tymi marchewkami? Godzinę jeszcze. A tu 2 godziny do owsa. No kurde, no. 2 godziny do godziny. Ja mam wagi 60 kg. Widzicie? Tu jest, przepraszam, widzicie co ja zrobię? Wezmę siekierę. Wezmę siekierę, wezmę sobie piłę. No i teraz trzeba byłoby tak. Siekierę, a nie młotek. Mieciu. Mieciu, młotek nie. Ty, a ja mam 2 młotki, a na co mi 2 młotki? Moi drodzy, mamy teraz taki mały dylemat, bo nie mamy drzew. Mamy albo i nie mamy, no. Mamy. Mamy taki dylemat, że nie mamy drzew. Tu jakieś parę sztuk stoi. Tylko, że to nie należy do nas, najgorzej. To jest za blisko drogi. Tu mamy problem. To jest też nie moje, bo to jest za daleko. To też nie. Pozostaje mi nic innego. Czekając na żniwa. Trochę późno te żniwa. Czekając na te żniwa. Mamy tam przy drodze 2 drzewa. Zobaczmy sobie na pozwolenia. No wydaje mi się, że tu do rzeki to jest moje. A one stoją na moim polu jeszcze. Więc jedno to na pewno będę chciał skosić. No bo to jest moje pole, no. Tak bez pozwolenia sołtysa. No jak bez pozwolenia sołtysa, jak to jest mój teren? No co oni mnie tu... A te mogę. Czekaj, bo oni mnie tu coś oszukują. Jak bez pozwolenia od sołtysa, jak to jest moje? Zobaczcie, to jest moje. Na stówę to jest moje. Ale oszusty. No dobra, olać to. W każdym razie mamy 2 drzewo. To może z tego 20 desek będzie. Jakby było, to by było dobrze. Jakby z tego było 20 desek, to powiem wam, że będzie bardzo dobrze. Mam nadzieję, że tak się stanie. O. Dobra. Tutaj trzeba to pociupać na pół. Tak. Tu tak samo. Okej. I teraz piła. I robimy 20 deszczułek, moi drodzy. Z tego wyszło całe 5. Mam nadzieję, że z tego wyjdzie więcej.
tego wyszło 7. Z tego wyjdzie 10. A, z tego wyszło 12. Dobra, moi drodzy, mamy to. Mamy to, mamy to, mamy to. Możemy iść i oddać mu te deski. Chyba tak zrobimy. Szkoda mi czasu czekać tutaj i nic nie robić, a mógłbym coś robić. Najchętniej to bym pokosił trawę, ale... Ale szkoda mi kosy. Szkoda mi kosy. Szkoda tego, szkoda tego, szkoda tamtego. Dobry? Dobra, czemu tu patyk wlazł pod kamień? Z bliżej niewyjaśnionych okoliczności, którego nie można podnieść. No trudno. Takie życie, nie wszystko się da. Tu jeszcze zostało parę patolków. Oczywiście to, co moje, to zabieram, nie ma bata. Tu jeszcze jeden. Jeden na środku pola wylądował. Dobra, lećmy w takim razie, moi drodzy, szybko ogarnijmy tutaj temat z tymi deskami u tego naszego jełopa. Niech on tam sobie ma. Masz te deski, chłopie. Dawaj nagroda, 250. I niepotrzebne nowe deski, zrobione. Czyli co? To już by było na tyle, tak? U ciebie? Teraz mi dasz żarówkę? Kurde, no nie da mi żarówki, co za ciul. Czyli muszę mu coś... Coś mu muszę dać, tylko teraz pytanie. Co ty chcesz? No nie, tego ci nie dam. Smażona ryba albo groch z kapustą. O! Smażoną rybę. Trzeba byłoby, moi drodzy, chyba pojechać na wędkowanie. Ale nie mogę zrobić wędkowania, bo przecież ten, żeby to zrobić, to musiałbym jeszcze ogarnąć inny temat. O, dobra, marchewka jest gotowa, super. Inny temat, mianowicie taki, że... Dobra, zadanie też, wyhodowane marchewki, okej, okay, a oprócz tego coś mam? Mam. Teraz, ile taka marchewka będzie rosła? Czy ja nie zmarnuję tego? 48 godzin, lipiec, sierpień, we wrześniu będziemy zbierać. A to? Gotowe? Powiedz, że to jest gotowe. Dobra, no wiem, że to... No nie wiem, czy to jest gotowe. Gotowe do zbioru, moi drodzy. Dobra, w końcu mamy to. Mamy w końcu żniwa, proszę bardzo. Tylko tak, ja muszę to wyrzucić, bo mnie to przecież... się tu będzie pakowało tu. A jak mnie się to będzie pakowało tu, to ja nie będę miał zaraz miejsca na nic innego. Dobra, patolki wyrzuć, deski wyrzuć, piłę wyrzuć, motykę wyrzuć, siekierę wyrzuć, marchewki. To się zrobiło. Marchewkowa klątwa. Dostarcz marchewki. Dobra, starczy, ale najpierw żniwa. Najpierw żniwa. Widły. Wyrzuć. Ale najpierw żniwa, moi drodzy. Trzeba to zrobić. Najpierw żniwa. W pierwszej kolejności, bo nie ma bata. I tu jak najniżej to ścinać. O. Ciach. Aha, to chyba tak nie działa. To chyba tak nie działa, jak sobie wymyśli. A ty to co? Może ten na stojąco trzeba. Może lepiej na stojąco niż na kucająco. Moi drodzy. Żniwa pierwsza klasa, w końcu. W końcu, w końcu, w końcu. Jestem zadowolony. Głodny. A, właśnie. A, już nie mamy miejsca. Oj, oj, oj. To nic. To nic, że nie mamy miejsca. Skusimy to od razu. Zaraz tu wrócimy. Hop.
Żniwa pełną gębą. Dobra, żniwa pełną gębą. Ile ja tu zbiłem? 65. 65 sztuk. Żeby ten się nie za mocno się nie zamęczył, to mu damy jeszcze jajko. Niech zapcha sobie ten żołądek. O, proszę bardzo. Zapchaj się. Dobra. To sobie później poukładam. Wyrzućmy tu, bo ja tu będę potrzebował miejsca. O. A co będę potrzebował miejsca, moi drodzy? Na słomę. Nie tyle co na słomę, jak na... na to. Teraz pytanie ze 100 milionów punktów, czy tam 65 wejdzie? Czekajcie, bo ja tu jeszcze potrzebuję jednego urządzenia, którym jest cep. Miekosa mogę już odstawić, bo nie będę jej potrzebował. No ale dobra. Zbierajmy nasze plony. Piękne, ładne i cudowne. Pierwsze. Najważniejsze. Teraz tak. Co to jest? To jest owies. To jest owies. On rósł 96 godzin. 96 godzin to jest 4 dni. Posadziłem go. Kiedy go posadziłem? Lipiec, czerwiec, maj, kwiecień. W kwietniu go posadziłem, tak? I teraz jakbym go posadził, to by było sierpień, wrzesień, październik, listopad. Nie, szkoda towaru, nie, nie. 49, szkoda towaru. Nie wzejdzie mi. A nie ma czegoś takiego jak owiec o zimy chyba, co? Ani ja o czymś takim nie wiem. Dobra, ale nie o to chodzi, moi drodzy. Kończąc żniwa, musimy dokonać jeszcze jednej czynności, a mianowicie trzeba to wymłócić wszystko, moi drodzy. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Trzeba to wymłócić wszystko, jak to będzie wszystko wymłócone. Czyżby? Już? Więcej nie ma? No dobra, to teraz tu. O! Jestem ciekaw. Miałem 20 ziaren bodajże, nie? Dobra, tu już chyba też nie ma więcej. No i mi tak mi się wydaje. I posadziłem 20, z tego co widzę, tutaj mamy plus 3. Nie no, 60 to nie, to za mało. 60 to za mało, bo tak liczyłem razy 3, ale nie no, przecież ziarnko w kłosie, tam jest dość dużo tych ziarków, nie? Ziarków, ziarenek, jak to woli. No. Dobra, moi drodzy, 114. Z 20 wyszło 114. Wiem, że dużo ważę. To mało miejsca. I to jest sama słoma. Dobra, jak jest sama słoma, samą słomę walimy tu. Ciach. A tutaj jest sama słoma. No. Tutaj słomy mamy. Ciach. To 14. To 14. To 14, moi drodzy. Jakby to było. Szybka porcja kalkulatorowa. O, z jednego, widzicie, z jednego ziarenka teoretycznie, bo podzieliłem na 20, czyli wychodzi 5 kłosków, czyli z jednego kłoska jedno ziarenko. No dobra.
tą machinę trochę włączymy. Niech to trochę podziała. To w takim razie to wyrzucimy tutaj, bo to nam nie będzie. Mamy 19:40. Stepa na razie też możemy już oddać. Na razie, a zobaczmy jak on się zużył, 62%. No nie tak źle. O. No i tyle moi drodzy chyba, nie? I chyba tyle, więc ja sobie wezmę kosę, jeszcze sobie tutaj coś tam pokoszę, dokoszę, dołożę tutaj, niech się to mi produkuje. A z wami się żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, hej, hej.